my! Na pewno przyjeżdżaliśmy to po 3 punkty, ale jeżeli nie można wygrać, to trzeba zremisować. Każdy punkt jest cenny w ostatecznym rozrachunku, na pewno ten punkt się przyda. Stworzyliśmy sobie klarowne sytuacje, bo no, chociażby ta w 45 minucie, kiedy Takuja trafił, można powiedzieć, Malinowskiego w nogę, to była myślę kluczowa sytuacja tego meczu, bo myślę, że prowadząc 2-1 do przerwy, żebyśmy tego zwycięstwa nie oddali. A Ruch ostatnio złapał zwyżkę formy. Bodajże 8 punktów w 4 meczach. No, na pewno przyjechaliśmy po zwycięstwo, no ale cóż, nie udało się. Zarówno my, jak i Ruch mieliśmy sytuację do strzelenia bramki na 2-1. Zostało 1-1 i mówię, każdy punkt jest cenny, zdobyty na wyjeździe, ale na pewno przed meczem celowaliśmy w 3 oczka. W każdym meczu chce się zdobywać 3 punkty i z takim samym założeniem przyjechaliśmy na Ruch. Ale wydaje mi się, że z przebiegu meczu ten wynik 1-1 był sprawiedliwy, bo swoje okazy miał Ruch, my mieliśmy też swoje okazy. Szkoda tej sytuacji pod koniec pierwszej połowy taku, gdzie wystrzelił na 2-1 do szatni i byłoby nam łatwiej. A tak to wynik był 1-1. W końcówce jeszcze Ruch mógł zdobyć kolejną bramkę z rzutu wolnego i wtedy byłyby opuszczone głowa. Tak to jest remis i teraz mamy 2 mecze u siebie. Miejmy nadzieję, że będą dla nas szczęśliwe i zdobędziemy 6 punktów. No, dziękujemy im za doping. No, na pewno jest to duża sprawa. Wiadomo, że jest to bardzo długa podróż i chwała chłopakom za to, że przyjechali i nam gdzieś tam pomagali. I mam nadzieję, że są zadowoleni z remisu.